Polska gospodarka tonie. Notujemy największy spadek PKB od 30 lat. Największy deficyt w historii. Ponad 100 miliardów dziury budżetowej. Drastyczny wzrost cen. I największe opodatkowanie od dwóch dekad. W kampanii wyborczej Andrzej Duda nazywał siebie prezydentem niskich podatków. A kilka tygodni po wyborach podpisał uderzający w polskich przedsiębiorców podatek cukrowy. Zaostrza się sytuacja na rynku pracy. Z powodu kryzysu bezrobocie wzrosło, a setki tysięcy Polaków zmuszono do zaakceptowania redukcji wynagrodzeń. Dumni ze swoich dokonań, politycy PiS-u przygotowali projekt podwyżek pensji dla posłów oraz subwencji dla partii politycznych, co oczywiście poparli przedstawiciele wszystkich ugrupowań parlamentarnych poza Konfederacją. Jak długo będziemy tolerować sojusz PiS i Lewicy uderzający w nasze portfele? Konfederacja proponuje kwotę wolną od podatku jako 12-krotność płacy minimalnej. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. 0% VAT na żywność. Obniżkę podatków i redukcję biurokracji. Stajemy w obronie polskich przedsiębiorców, polskich pracowników, wszystkich ciężko pracujących Polaków.